pokazał bez względu na to, z jakich sił i na jakim podłogu. Jestem siłą, która sama siebie mnoży, sama siebie buduje i przerasta. O ile zdoła się skupić, a nie rozproszy się na drobne chwile ulegania, cierpieniu czy przyjemności. Jestem siłą, która pragnie sobie w tym dziele, we wszystkim, z czym się spotyka, czując, że zostaje wystarczy tylko jedna chwila odmierzenia czy zapomnienia, a sama siebie rozbije unicestwo. Jestem siłą, co chce być wolna i nawet trwanie swe wolności poświęci. Wolność swą traci, jeśli się sama do siebie przywiąże. Być wolną może tylko wtedy, jeśli siebie samą dobrowolnie odda. Dobru, pięknie, prawdy. Wówczas dopiero to wielkie szczęście pracować w teatrze. Kiedyś grałam mały epizod. Później nosiłam około 800 sukien, 800 fryzur. I w każdej było mi dobrze. Halo? To ja? Znowu zaczynam swoje. Halo? Wszystko od nowa. Halo? 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 To ja. Halo? Ja. To ja. Nie poznajesz mnie? Tak. Mszę miała najdłuższą. 20. Osiem minut książę zjechał i wszyscy. Książę płakał jak w operze. Proszę mnie nie oślepiać. Nie świecić mi w twarz. Nic nie wiem. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nic nie wiem. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Czego się trzymać? Podajcie mi ręce. Nauczę cię, co to starość. Nie chcę umierać za żadną nie cenę. Nie chcę umierać. Nawet z za żadną cenę. Nawet zmartwychwstania. Kto jest więc ten, który do was mówi? Nazywam się Maria Rengard. Mieszkam od kilku lat w Krakowie w domu starców, przy ulicy Helców, na samym poddaszu. Wędrowałam z pokoju do pokoju. Zawsze mieszkałam w pokojach pięcioosobowych. Ale moje współmieszkanki szybciej umierały albo przewożono je do zakładów specjalnych. Bałam się dnia, w którym zacznę robić pod siebie. No, taki dzień jednak przyszedł. Przewieziono mnie na wózku do izolatki. Leżało tam już 6 innych kobiet. Moje łóżko stało koło okna, ale nie miałam już sił, żeby wyglądać przez okno. Wiem tyle, że w dole na podwórzu były garaże i chlewik dla świń. Siostry gotowały świnki. Zarzynano je na święta. Nic nie jadłam. Jedzenie podawane starcom w blaszanych kubkach nie smakowało. Czasem. Nie mogę. Kochani, ale mówisz, że kończy się taśma po prostu. Musisz szybciej mówić. Szybciej mówić. No ale to już się kończy, jeżeli nie. Nie, ale ja nie wiem, o co chodzi. No to jest jasne, że szybciej. No szybciej. Dobrze, no dobrze. Zarzynano je na święta. Nic nie jadłam. Nic jedzenie, nie podawane. Jedzenie podawane starcom, blaszarcom, nie smakowało. Nie smakowało. Czasem jadłam słodycze. Potem przyszło zapomnienie. Lubię ptasie mleczko.
Pamiętam kilka obrazów z dzieciństwa. Wiem, jak się nazywam. Nazywam się Maria Rengard. Leśnie widuję moje suknie. Zmieniają się. Jestem aktorką. I przypominam.